Cześć, z tej strony Gerd Marfa, to kolejny odcinek fantastycznej książki. W zasadzie to kolejny odcinek fantastycznej książki pojawi się za chwilę, ponieważ udało mi się odgrzebać recenzję, którą nagrałem wcześniej, przed moją awarią sprzętu i mam nadzieję, że uda mi się ją wam za sekundę jakoś pokazać. To będzie fantastyczna książka z Lasem Dunkton. Także jak ktoś chce zobaczyć, przejść od razu do historii o książce, to nie chcę przewinieć kawałek. Ja w międzyczasie wykorzystam to, że ostatnio stwierdziliście, że chcecie długie odcinki. To mnie bardzo, bardzo cieszy, bo ja lubię sobie popierdolić. I powiem wam, że mam jedną rzecz dla was. I powiem, co będzie w najbliższej przyszłości. Bo ja nigdy nie mówiłem, co będzie w najbliższej przyszłości. A wiem, że część osób może chciałaby wiedzieć, co będzie w następnych miesiącach. Na pewno najbliższą pozycją, którą zobaczycie po tym odcinku, będzie to. Bo na to wszyscy czekają i na to i ja czekam, żeby coś wam o tym powiedzieć. Świetna, świetna książka Brandona Sandersona, Słowa Światłości. Także najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu po prostu będą Słowa Światłości, chyba że nie wyrobię się z końcówką. Nieważne. Zobaczymy. Cicho, telefonie. Do tego jeszcze z całą pewnością pojawi się brudnopis Tomasza Kubisa. Jeśli ktoś z was nie słyszał o tej książce, to po prostu sobie sprawdźcie, przeczytajcie sobie coś o niej. Ja nie będę o niej za dużo mówił, zanim zaczniemy. Mamy jeszcze w planach z takich mniej oczywistych rzeczy to pozycję bardzo, bardzo, bardzo inną. Ja muszę się wspomagać tym, co mam na monitorze, bo zapomnę inaczej. Maszynopis Skawonu. I to książka Tomasza Kowalczyka, który jest w zasadzie poetą. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy ten i mam nadzieję, że uda mi się to wam pokazać. W planach jest jeszcze na pewno Muzyka Milczącego Światła Patryka Rothfussa, bo ja uwielbiam tego autora, szkoda, że tak mało piszę. Tylko ja nie jestem pewien, czy to jest, bo to chyba nie jest następna... tak, dobrze pamiętam. To nie jest następna historia Kwotę, jeśli widzieliście u mnie Imię Wiatru, co było wiele, wiele, wiele miesięcy temu, więc podejrzewam, że nie widzieliście. W każdym razie to nie jest historia Kwotę, to jest historia Auri, ale z tego samego świata. Ja mam bardzo dużą ochotę to przeczytać. Będą na pewno rogi Joe Hilla, bo słyszałem o tym bardzo, bardzo dużo, to króciutka książeczka. Na pewno w końcu sięgnę po Kasację Remigiusza Broza, tylko nie wiem w jakiej kolejności. Ja to tam wam wszystko tak mówię, to plan na najbliższe tygodnie i miesiące, bo po prostu wiem, co chcę czytać, ale nie wiem, kiedy co będzie. Po prostu nie wiem, bo różnie mam z terminami, różnie mam akurat z ochotą na czytanie niektórych rzeczy. I naprawdę nie wiem, czy będą, ale muszę wam o nich powiedzieć, ponieważ książka wydaje się genialna, tylko jest tak gruba, że Słowa Światłości mogą się przy niej schować, czyli Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, które po prostu ja słucham w polskim radiu fragmenty tej książki i jest po prostu przegenialna. Ja mam straszną ochotę ją przeczytać, ale nie wiem, czy będę miał czas na tak ogromne tomiszcze. Jeśli nie będę miał czasu, tym bardziej, że chcę przeczytać w tym roku 52 książki, proszę, przypominam wam o tym. Jeśli nie będę miał czasu, to tak czy siak zachęcam was do sięgnięcia po Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, bo naprawdę się opłaca. Przeczytajcie sobie u kogoś jakąś recenzję czy coś, dowiedzcie się, co to jest. Ja nie będę wam więcej o tym mówił, bo sam niewiele jeszcze... No dobra, słyszałem te fragmenty, ale nie lubię mówić o książce, jak o niej nie wiem. I może będzie Ja Inkwizytor, możliwe. Tam w planach mam jeszcze jakieś dwa sci-fi'e, których nie jestem pewien, ale może będą, a może nie będzie. Zobaczymy. To generalnie jest lista na najbliższe 2 miesiące najmniej. Także piszcie, co byście chcieli zobaczyć najpierw. Ja postaram się was posłuchać, ale nie zawsze będę miał oczywiście też możliwość, bo ja też różnie się umawiam
z wydawnictwami i tak dalej, a różnie też czasami mam po prostu ochotę. Na pewno od słów światłości nie odejdziemy na więcej niż jeden dzień. Marysia przyniosła mi jeszcze Błękitny Księżyc Simona Greena, który podejrzewam, że będę chciał przeczytać, ale nie wiem kiedy, ale chociaż, bo to jest bardzo leciutka książeczka, którą łyknę szybko, tylko nie wiem kiedy. Ale jeśli byście chcieli usłyszeć coś o Błękitnym Księżycu, to też mi napiszcie, bo ja mogę was posłuchać i... O Boże, no oczywiście, że zapomniałem. A to leży u mnie od kilku tygodni. Dobrze, że Marysia mi pomaga. Dobrze, że Marysia mi pomaga. No przecież jest już następny tom Chłopców, który leży u mnie od kurwa miesiąca, a ja go nie mam czasu przeczytać. Fuck. A strasznie mam ochotę na tą książkę, bo to jest jedna z niewielu serii Ćwieka, które naprawdę lubię. Tak. I przyniosła mi jeszcze o dziwo złodzieja Duszki Edowskiej, którego mamy od roku, a ja po niego nie sięgnąłem, bo Marysia przeczytała go 30 stron i mi je odradzała. I nie wiem, czy go przeczytam. Ale jeśli byście chcieli przeczytać. A ja wam chyba już o tym mówiłem, o złodzieju dusz. Kiedyś go na pewno przeczytamy. Dobra, nieważne. W każdym razie, jeśli macie jakieś preferencje, że chcecie coś zobaczyć wcześniej, a coś chcecie zobaczyć później, to po prostu mi o tym napiszcie. Ja postaram. Boże, rozłożyłem sobie tych książek teraz, tak mogę się tak rozwalić. Ja postaram się was jakoś uwzględnić wasze preferencje też. I ostatnia rzecz, którą mam wam dzisiaj do pokazania, to Próba kwiatów J.A. Lake'a. Pokazuję ją wam dlatego, nie dlatego, że pojawi się fantastyczna książka z tą próbą kwiatów. Wręcz przeciwnie, nigdy nie pojawi się fantastyczna książka z tą książką, ponieważ ja jej nigdy nie przeczytam. To jest książka, którą ja zacząłem i nie skończyłem i nigdy nie skończę. I nie dlatego, że jest słabo napisana. Bo jest dobrze napisana. W dobrym świecie. Tylko jest to najbardziej gore i chora książka, jaką w życiu widziałem. Jest po prostu przeobrzydliwa. Jest tak mocna, że po prostu. Może też nie miałem humoru, ale po prostu nie wytrzymałem jej. Poza tym przeczytałem dwa zdania Marysi i zabroniła mi ją czytać dalej, bo stwierdziła, że pójdę do psychiatryka albo coś. Tak czy inaczej, Próba kwiatów, lekko ruszona, bardzo lekko ruszona, idzie do was. Jeśli ktoś ma ochotę, to niech weźmie, ja po prostu dam mu tą próbę kwiatów. Wystarczy, że napiszecie mi w komentarzu. Znaczy, komentarz może być o czymkolwiek, dotyczące zwłaszcza lasu Duncton, mam nadzieję, który zobaczycie za sekundę. Napiszcie mi coś w komentarzu. Ważne byłoby to, żeby w komentarzu znalazło się chcę próbę kwiatów. Po prostu. Są takie programiki do losowania komentarzy. Ja po prostu na samym początku lutego. Tak. Wszystkie komentarze, które się pojawią do końca stycznia, ja uwzględnię i wylosujemy sobie jeden komentarz. Jeśli w tym komentarzu będzie informacja chcę próbę kwiatów, to do tej osoby pójdzie po prostu próba kwiatów. Bo może macie ochotę na taką chorą, dziwną książkę i może zniesiecie ją lepiej ode mnie. Bo ona naprawdę nie jest źle napisana. Tylko nie wiem, co jest dalej, bo po prostu nie przeżyłem. To tyle, co mam wam do powiedzenia w tym momencie. Także serdecznie zapraszam was w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie. Powtórzę to 50 razy. Na Las Duncton. Ojejku. Szkoda, że nie mogę sobie, po prostu chciałem troszeczkę pogadać, a wiedziałem, że już mam odcinek, którego nie muszę nagrywać, a musiałem sobie coś nagrać, więc nagrałem wam to. Dobra, to widzimy się za sekundę i widzicie mnie sprzed iluś miesięcy albo tygodni. Dobra. Cześć, z tej strony Gerd Marw, a to kolejny odcinek Fantastycznej Książki. Witam was dzisiaj w strasznym syfie, bo jak zwykle nie mam czasu nagrywać, ani nie mam czasu nic robić. A mam wam dzisiaj do pokazania książkę dosyć szczególną, bo to jest jedna z lepszych książek, które ostatnio mi się zdarzyło przeczytać. Książka Williama Horwooda, Las Duncton. Książka głównie, w zasadzie no, tam motywem przewodnim jest po prostu miłość. Wielka i taka potężna miłość, ale o tym później. To, co jest
takie nietypowe w tej książce. Znaczy, już było parę takich motywów, ale powiedzmy nietypowe do takiego standardowego fantazy, jest to, że jak można się domyślić z okładki, bohaterami są krety. To jest książka całkowicie i do końca poświęcona kretom. Po prostu bohaterowie to są krety w świecie kretów z kretowymi przemyśleniami. Oni oczywiście są spersonifikowani, tak jak, i to jest taki motyw powtarzany jak w Wodnikowym Wzgórzu, czy w Pieśni Łowcy, które ja już wam kiedyś tam komentowałem. Przy czym w lesie Duncton, te krety są, one dalej są kretami. Widać w nich takie kretowe zwierzęce zachowania. Oni nie są do końca ludzcy w związku z tym, mimo że mają takie, wiecie, ludzkie przemyślenia dotyczące życia, śmierci, jajecznicy i tak dalej, to mają takie właśnie bardzo typowe zwierzęce zachowania, jak to, że z partnerką teoretycznie wiążą się na czas godów, po czym ona wychowuje szczeniaki i tak dalej. Nie? I w ogóle inne podejście, to podejście do szczeniaków, takie dorosłyście wam w domu i już nie są szczeniakami. To tak w skrócie, bo to fajnie samemu się odkrywa, więc nie będę wam dużo o tym tutaj mówił, ale tak to wygląda. Książka jest po trosze takim epickim fantazy, wiecie. Dom, dom, bitwa, dom, dom, bohater. Ale właśnie tam głównym tym motywem jest miłość. Mamy dwójkę bohaterów, Brackena i Rebekę, których łączy miłość i tak dalej, i tak dalej. Do tego są kolejni drugoplanowi bohaterowie, których też łączy z tymi głównymi bohaterami głównie miłość. Sama ta idea miłości to jest taka miłość bardzo platoniczna. I to nie w takim też znaczeniu, w jakim się mówi teraz platoniczna miłość, czyli, nie wiem, trafiłeś do friendzone, co taka miłość platońska. To jest bardziej ideał miłości niż ideał pożądania czy czegokolwiek innego. Pożądanie tutaj jest kompletnie zupełnie inną rzeczą. W ogóle, oprócz właśnie tej epickości, która jest w tej książce, jest to książka taka właśnie z przemyśleniami. Te krety są kurewsko uduchowione. One po prostu, tak jak one są uduchowione, to większość gwiazd Hollywood nie ma takich przemyśleń życiowych jak te krety. Co do swojego istnienia, co do współżycia z innymi jednostkami w systemie, co nad systemem w ogóle, bo one żyją w takim tym krecim systemie. W ogóle mają takie, one nic nie robią, tylko kurwa myślą i przeżywają duchowo wszystko. Mają swojego Boga. Te kryty są takie troszeczkę, tacy troszeczkę buddyści, bo oni tego typu mają ten, ale też się nie reinkarnują czy coś, to nie jest takie, wiecie, stricte, nieważne. Epickie fantazy z przemyśleniami, tam w ogóle nie ma fragmentów śmiesznych takich typowo, jest dużo tragedii, jest nad czym się zastanowić, jest co przeżywać w tej książce. Jeśli chodzi o bohaterów, Bracken i Rebeka, kot mi sika i mnie to rozprasza, nie? Mam nadzieję, że nie widzi, jak on sika, ale ja słyszę i mnie to wkurwia. Nieważne. Bracken i Rebeka, jako główni bohaterowie, fajnie, że oni się jakoś tam rozwijali. Są w ogóle dosyć spoko pokazani, ale niespecjalnie ich polubiłem jako bohaterów, bo są troszeczkę tacy właśnie budowani pod Everymana, że każdego dobrego człowieka / kreta można by podpisać pod Brackena i Rebekę. No to są po prostu typowe, pozytywne, dobre postaci i one po prostu mają sobie dobro i to mają sobie przedstawiać, chociaż też nie do końca i nie zawsze jest to dobro, oni mają tam swoje, to są postaci bardzo, bardzo wielopoziomowe. Tak samo drugoplanowe postaci, to są postaci straszliwie rozbudowane, mają bardziej bogate wnętrze ode mnie, na pewno, i są super stworzone. To, co jest z postaci, która jest najlepsza w tej książce, i to jest w ogóle wow, Mandragora. Mandragora jest czarnym charakterem tej książki, przy czym jest on tak fajnie zbudowanym czarnym charakterem. Ja na to strasznie zwracam uwagę w fantasy, bo w fantasy jest mało dobrych czarnych charakterów, bohaterów, czyli nieważne, antybohaterów. I Mandragora zdecydowanie trafiłby do takiej
Ja muszę kiedyś zrobić w ogóle listę taką, powiedzieć wam, jakie jest takie top 10 czarnych charakterów, bo to jest ważne w fantasy, kurwa, ważne. Mandragora jest niesamowity. To jest facet, który jest szurnięty. Facet, kret. Jest szurnięty, jest przepełniony miłością do Rebeki, bo on jest jej ojcem, od razu wam mówię. I to takiej, ale takiej pokrzanionej miłości do tego jeszcze. Jest straszliwie okrutny, jednocześnie strasznie teoretycznie można uznać, że on dąży do dobra, ale jednocześnie do zniszczenia. Jest bardzo, bardzo bogatą postacią i dla samego Mandragory warto to przeczytać. Do tego jeszcze są temu elementy świata, to jest bardzo rozbudowany ten świat Kretów. To nie jest takie tak bardzo prosta książka, jeśli chodzi właśnie też o konstrukcję świata. Tam jest jakaś taka bardzo dziwna magia, ale bardzo dziwna i bardzo krecia. Przy czym ten świat mnie nie zachwycił. Dlatego ja nad nim się bardzo nie będę więcej rozwijał. On jest rozbudowany, on jest przemyślany, ale mnie po prostu nie zachwycił. To są rzeczy, które są lepsze w tej książce od tego świata. Ja w ogóle przestałem ją trzymać w ręku i widzicie, jak ona jest cudowna. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy takiej technicznej z tej książki. To jest książka wydawnictwa Rebis, która została wydana w 93 roku. To jest stara książka Marysi, którą ona czytała, jak była małym dzieckiem, a nie powinna jej czytać, jak była małym dzieckiem. Wierzcie mi, tutaj są sceny bardzo nie dla dzieci i w ogóle to nie jest książka dla dzieci. Niech te wesołe kreciki na okładce was nie zmylą, to bardzo nie jest książka dla dzieci. Bardzo. I zobaczcie, że ona w bardzo przyzwoitym stanie przeżyła przez tyle lat. Ona najwięcej teraz przeżyła, jak ja ją czytałem, bo ja zawsze niszczę książki, to już powinniście wiedzieć. I to jest książka, zobaczcie, ona jest straszliwie cieniutka, jest strasznie gruba wbrew pozorom i długa. Ona oprócz tego, że jest świetnie stworzona, taki porządny papier i w ogóle porządnie została stworzona, zobaczcie, jaką mamy czcionkę. Nie wiem, czy wy to widzicie. Teraz wydawnictwa już nie robią, nawet Rebis nie robi w ten sposób książek, bo to się nie opłaca. Tutaj to jest książka jeszcze robiona w technice. Pchnijmy jak najwięcej na jak najmniejszej przestrzeni, żeby ją puścić taniej i żeby ją ludzie kupili. I żeby w ogóle poszła ta książka, nie? Teraz tworzy się, kurna, z jednego rozdziału z tej książki stworzyłoby się osobną książkę i wydało ją się w takim grubym tomiszczu. Albo wydałoby się tą całość, ale w ten sposób jak Mac wydaje ostatnio książki, czyli wiecie, takie grubaśne ten i kosztowałoby 60 zł. A to nie mam żadnego pojęcia, ile kosztowało, bo to też inne pieniądze wtedy były, no ale nieważne. Książka super, super jakości i w ogóle świetnie się kiedyś wydawało. Ta okładka jest kretyńska i opisy z tyłu są kretyńskie. Teraz już Rebis nie popełnia takich błędów, ale chociażby na opisie z tyłu książki jest pomylone imię. Bo nie mamy Mandragory, tylko mamy Mandrakę. Mandraka. Nie jest Mandragora, tylko Mandraka. Taki durny błąd, wiecie. W ogóle ktoś pisząc ten opis, ewidentnie nie przeczytał tej książki wcześniej. Ale to było kilka, ponad 20 lat temu. Więc olejmy to. Technicznie jest stworzona świetnie. I tyle wystarczy z takim pod względem przemyślenia wydruku. I szkoda, że teraz już w ten sposób książek się nie robi. I tylko po to w zasadzie chciałem wam to powiedzieć, żeby powiedzieć wam, że szkoda, że w ten sposób książek się teraz tak nie robi. Ją możecie pewnie dostać w jakiejś bibliotece, bo nie ma lasu Dunkton na półkach sklepowych, po prostu. Ale jak pójdziecie do biblioteki, to ją znajdziecie. W sieci też nie ma jej, ciężko ją znaleźć w sieci. Na pewno znajdziecie ją w sieci, jak chcecie ją spiracić i ściągnąć, ale się nie opłaca, bo to nie ma sensu, gruźcie dupę do biblioteki. W kilku bibliotekach w Ursusie, gdzie żyję, jest, po prostu, wiem. Dobra, tyle mam wam do powiedzenia na temat Lasu Dunkton. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo polecam wam tą książkę, bo jest rzeczywiście fajna. Długie, długie wieczory czytania i długie wieczory spędzone z krecikami. Tylko naprawdę, to nie jest krtek. To nie jest krytyk. To jest dla. To nie czytajcie tego dzieciom. Dobra. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Widzimy się w następnej fantastycznej książce. Mam nadzieję, że już z trochę mniejszą przerwą, bo teraz miałem naprawdę dużą przerwę. Dobra. Dzięki. Na razie. Cześć.